Znajdujemy się na planie zdjęciowym projektu Dobra dla Ciebie, Idealna dla Siebie, autorstwa Marty Banaszek, a ze mną Weronika Marczuk. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Proszę powiedzieć, co Panią zainspirowało, aby wziąć udział w tym projekcie? Przede wszystkim obserwuję Martę i współpracuję z nią trochę. I nie ukrywam, że podejście jej w tym świecie mody jest dla mnie bardzo ciekawe i takie ludzkie. I dlatego też tu jestem, chociaż czasu teraz zupełnie na nic nie ma, to czuję ją jako kobietę, która właśnie niczego nie musi udawać i cała swoją drogą udowodniła, że można być i w biznesie, i w show biznesie i można umieć z ludźmi rozmawiać normalnie, bez właśnie jakichś takich przeszkód. I dlatego myślę, że ta kampania też jest, z tego się wywodzi i jest po to, żeby każda kobieta, jakikolwiek by problem nie miała, bo każda z nas ma swoje, poczuła się wśród kobiet dobrze i zrozumiała, że wychodzenie ze swoich problemów, skorupy i tak dalej jest poprzez mówienie, poprzez odwagę, poprzez bycie sobą. To jest bardzo ogólne, ale to jest prawda, bo prawda jest w nas i tylko to, co mamy tutaj w sercu, mówi nam, co naprawdę powinniśmy robić. Nikt nie jest taki sam i nikogo nie możemy słuchać. Musimy słuchać siebie. No właśnie, a hasło dobra dla ciebie, idealna dla siebie, jak to pani interpretuje? Mnie się wydaje, że to znaczy, że jeśli jestem dobra dla otoczenia, to tylko wtedy de facto, kiedy ja będę sama dla siebie idealna, tak? No bo to jest przewrotne, to, ten zwrot. On nie jest taki wprost zrozumiały dla mnie też, bo można powiedzieć, że dobrym być dla kogoś, to trzeba się starać, żeby być dla niego dobrym, tak? Ale mi się wydaje, że właśnie odwrotnie, że jeśli ja jestem taka, jaką ja siebie widzę, czyli idealna dla siebie, to wtedy staje się też i dla ciebie dobra, tak? Czyli nie trzeba pod kogoś, tylko trzeba w sobie znaleźć swój ideał i wtedy stajemy się dla otoczenia właśnie tym, kogo nie będą, nie wiem, osądzać, przyglądać się i tak dalej, bo wydaje mi się, że nasze słabości są widoczne. Jak tylko zaczynamy w siebie wątpić i pokazywać, że czegoś nam może nie wolno, albo może jesteśmy niedoskonałe, a może jeszcze ktoś inny jest lepszy, to natychmiast ta luka zostanie wypełniona przez kogoś innego, albo dokładnie to potwierdzimy. Czyli ja mam inną taką maksymę, którą bardzo lubię. Mamy albo to, czego się boimy, albo to, co kochamy. I teraz wybierzmy. Chcemy mieć to, co kochamy, czy przyciągniemy to, czego się boimy? No, myślę, że to jest dobra puenta dla naszych widzów, żeby właśnie mogli to przemyśleć. Natomiast proszę powiedzieć, bo właśnie wśród naszej damskiej części widowni są panie, które mogą czuć się zakompleksione, sfrustrowane, kiedy widzą takie wyidealizowane influencerki, celebrytki, które są ich idolkami. I właśnie tutaj jakaś rada dla nich, żeby no nie popadały w takie negatywne emocje, tylko uwierzyły w siebie. Zapewniam po pierwsze, że każda z nas ma taki sam problem i myśli o sobie tak samo. Może te rzeczywiście już wyćwiczone i wyszkolone dziewczyny tego nie mają, ale też nie dlatego, że ich to nigdy nie spotkało według mnie albo nigdy ich nie spotka, bo po porodzie każdą spotka, po jakimś większym potknięciu w życiu każdą spotka, tylko dlatego, że umieją właśnie już z tym sobie poradzić. I jak wiemy, że nie ma tak naprawdę takich ideałów wymarzonych, to myślę sobie tak, że po pierwsze, dziewczyny, nie róbmy sobie bogów z innych, prawda? Nawet jakaby nie była fajna dziewczyna, traktujmy ją bardziej jako człowieka, jako wzór do naśladowania, ale nie miejmy kompleksów w stosunku do nikogo. A poza tym, ja w to wierzę i jestem przekonana w 100%, że liczy się wnętrze. To jest udowodnione też we wszystkich badaniach. I nawet te gwiazdy, które są mega prawdziwe, od lat szanowane, to też nie z powodu wyglądów, tylko z powodu tego, że ktoś swoją osobowością, prawda, udowodnił. Patrzcie, jakie są tutaj kobiety, przeróżne rozmiary, przeróżne zawody i każda w życiu coś zrobiła, więc to naprawdę nie ma znaczenia. To jest tylko w naszej głowie. Dlatego jestem przekonana, uwierzcie mi, ja w tym kraju się pojawiłam jako obcokrajowiec 30 lat temu i do dzisiaj się borykam z tym, że nie jestem swoja, ale ja robię swoje i nie kłócę się o to. Jak ktoś zaakceptuje, co ja robię, to natychmiast przestaje przeszkadzać, że nie jestem Polką, tak? Do końca, w sensie narodowościowo. Więc ja myślę, że to jest dokładnie taki sam mechanizm. Jak tylko my swoją energią i swoim działaniem ludzi zakochujemy w sobie, to jakby innego w ogóle niczego nie widzimy. I dlatego wierzę w to, że dusza i serce jest najważniejsza, a resztę się podciągnie tam jak trzeba.
Dokładnie. A to w takim razie wspomniała Pani, że dużo się u Pani dzieje, ma Pani mało czasu. To proszę coś opowiedzieć o swoich obecnych projektach. Może na pewno coś zaciekawi naszych widzów. To znaczy tak, ja po urodzeniu Ani swojej 2 lata temu postanowiłam już nie wracać do prawa. Jestem prawnikiem do zarządzania. Jestem, że tak powiem, w tym biznesie też od lat. Show biznesu też nie chciałam już, że tak powiem, ruszać z powrotem, bo to już też było. Ale postanowiłam sobie zrobić 2 nowe takie projekty, które udało mi się teraz postawić na nogi. Jeden to są Planeta B, suplementy diety z Ukrainy, które są bardzo zdrowe na pszczelich i roślinnych produktach. A drugi to jest książka o Ukrainie, moje własne wydawnictwo. Wydałam album, który się nazywa O wykrzyknik Ukraina. I te obydwa projekty pod koniec zeszłego roku wystartowały i bardzo ładnie się rozwijały, a w tej chwili muszę Państwu powiedzieć, że od 24, jak się zaczęła wojna duża, to niestety moje projekty leżą i w firmie nie byłam ponad jeden raz, ani razu. Mam ogromny sztab pomocy Ukrainy na podstawie mojego Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy, które już od 2004 roku tworzymy z wolontariuszami. Stworzyła się ogromna grupa ludzi, która naprawdę zawodowo prawie, że w tej chwili pracuje na organizowanie pomocy. Mamy 4 kierunki, siedlimy ludzi, wozimy ludzi jako transport. Humanitarna pomoc, bardzo dużo tego robimy. No i oczywiście informacja i tak jakby opieka nad tymi, którzy już są i przede wszystkim domy dziecka. Obecnie parę dni temu wróciłam właśnie z regionu Kaszub, gdzie jest 330 dzieciaków z Ukrainy ewakuowanych. No i pomagamy tym ośrodkom teraz, wzięliśmy patronat nad nimi. Chcemy pomóc im zorganizować tutaj dla tych dzieci tyle, co będziemy potrafili, jak najlepsze życie. Także no, przestawiło się troszkę i z tym okropnym stanem w środku. Jednak działamy. To jest jedyne, co potrafię dzisiaj robić. I dlaczego potrafię się uśmiechać, to są też dzieci, moje dziecko własne, które poobiecałam sobie, że nawet przy tej właśnie strasznej sytuacji nie zobaczy we mnie tego, co ja czuję. Ania ma prawo i każde inne dziecko ma prawo mieć normalne dzieciństwo. I choć spotkało nas to wszystkich bardzo niespodziewanie, to jesteśmy na tyle już dorośli i rozsądni, że wydaje mi się, mamy obowiązek żyć, pracować i czasami się nawet uśmiechać po to, żeby nasze dzieci były szczęśliwe. No, proszę właśnie powiedzieć, jak tam sytuacja u Pani rodziny, przyjaciół w Ukrainie? Czy coś jest, o czym możemy wiedzieć? No nie jest dobrze, proszę Państwa, bo z mojej rodziny dosłownie kilka młodych kobiet udało się wypchnąć stamtąd i to tylko dzięki temu, że już tam faceci ich po prostu na siłę wsadzili i wywieźli. Opiekuje się nimi tutaj i im jest tutaj dobrze. W Polsce to w ogóle jest ogromna pomoc, ogromna sprawa Polski. Wszyscy stamtąd bardzo dziękują, ale większość nie wyjeżdża i większość, zwłaszcza letnich ludzi, tych, którzy już jak gdyby nie mają małych dzieci, to nawet nie wiedzą, po co mają się ruszyć, nie wyobrażają sobie się prosić o pomoc, czy tam przysiedlać się na nowo i tak dalej, więc o nich się martwię, bo my słyszymy, że na przykład wojska przeformułują, tak, gdzieś w innym miejscu, ale też wiem za dużo rzeczy takich na co dzień, bo ten sztab mój międzynarodowo działa, więc wiem na przykład o tym, że i w Czarnobylu, i w innych takich bardzo kluczowych, strategicznych miejscach coś wrogowie knują i to mnie bardzo martwi, żeby im nie przyszło do głowy zrobić jeszcze większej katastrofy i tragedii niż do tej pory już uczynili. I wiem, że moi bracia, siostry, wszyscy wystoją w walce do ostatniego, będą walczyć, oni są odważni, jesteśmy takim narodem, a nie innym, ale no, są rzeczy, przeciwko którym sami ludzie nie dadzą rady i dlatego modlę się i bardzo proszę o to, żeby ci, którzy rządzą na całym świecie, którzy są mocni, nawet jeśli chodzi o finanse, no bo my z Panem możemy kupić parę rzeczy, tak, i z siebie dać trochę, ale są ludzie, którzy są miliarderami. Oni by mogli wyposażyć teraz wszystkich cywilów w kamizelki kuloodporne, bo to są drogie rzeczy i nikt tak za bardzo jeszcze nie wierzę w to, że to już jest konieczne. Myślą, że to jest wojna tylko w Ukrainie. To nie jest wojna tylko Ukrainy. Nigdy nie była to wojna Ukrainy. To była wojna chorego monstrum o władanie światem i wiadomo, że chodzi o większe ruchy geopolityczne i myślę, że te duże, że tak powiem, imperia, które są ponad nami wszystkimi, nawet Unia Europejska jest jakimś tam tworem, który można nazwać dużo większym niż sama Polska czy Ukraina, powinni natychmiast się zabrać do roboty i poważnie coś z tym zrobić, bo o to się martwię.
To co my możemy zrobić? Jakby pani followersi obserwujący zapytali się, co można jeszcze zrobić, żeby pomóc w jakiś sposób ludziom z Ukrainy? Znaczy, jeśli chodzi o ludzi, którzy są z nami tu blisko i nasi, powiedzmy, followersi, to oczywiście zapraszam na stronę Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy. Mamy tam rozpisane wszystkie nasze kierunki, które robimy. Można się zgłosić do każdego jako wolontariusz. Można na przykład zgłosić kolejne mieszkanie, do którego ktoś może pójść mieszkać do państwa. Albo na przykład można pomagać domom dziecka. Można wpłacać cegiełki, można samemu przyjść i nawet gotować. Też mamy takie możliwości w tychże domach dziecka, gdzie potrzebują kucharzy i nie mogą znaleźć, bo nikt nie chce tam jechać pracować, bo to jest na Kaszubach, nie w środku miasta i tak dalej. Także zapraszamy po prostu do zapoznania się z naszą działalnością i myślę, że tak będzie najprościej. A tak naprawdę wiem, że Polacy robią bardzo dużo i wiem, że każdy robi tyle, co może. Jedyne, o co bym prosiła, żebyśmy byli wytrzymali w tym. Bo najgorsze jest to przygarnąć kogoś na 5 minut, a później przyzwyczaić się do tej sytuacji i zacząć już wymagać od tego gościa, żeby on był na naszym poziomie. Nie będzie. On będzie zawsze w traumie, zawsze będzie tęsknił, zawsze będzie bardziej roztrzęsiony. Nie są to ludzie często światowego formatu, aczkolwiek też do kobiet mam prośbę, żeby się nie dziwili, że kobiety, które przyjeżdżają z Ukrainy, chciały być tak samo piękne, tak samo zadbane, jak były tam, bo zawsze były. I to, że się znalazły w tych piwnicach i że musiały na szybko wyjechać, to nie oznacza, że im nie zależy, żeby nadal włosy wyglądały, czy tam ciuchy, prawda? I niekoniecznie muszą z trzeciej ręki te ciuchy chcieć, tylko też by chciały mieć jedną, ale dobrą, na przykład rzecz nową. I ja im się wcale nie dziwię. Dlatego uważam, że jak się postawimy w sytuacji tak, na ich miejscu, to wszystko będzie okej. I jestem pewna, że sobie poradzimy. Tylko dobre chęci, jak mówię, wszystko jest stąd. No to myślę, że to piękna puenta na zakończenie. Ja tutaj motywuję naszych widzów do ciągłej pomocy i tak jak pani mówiła, żeby nie oczekiwać po prostu nie wiadomo czego, nie wymagać, bo to są ludzie właśnie z traumą, ci, którzy uciekają, uchodźcy, więc naprawdę to jest taki apel, o który prosimy. No a pani życzę ze swojej strony poza zdrowiem i dalszą karierą, tego poczucia bezpieczeństwa dla pani i pani bliskich, wszystkich rodaków. Dziękuję serdecznie, dziękuję państwu i jak to mówią Ukraińcy, peremożemo.